W aktualnej sytuacji, kiedy mamy coraz dłużej żyjących pacjentów, ludzi w ogóle, to oczywiście nas cieszy, że ludzie żyją dłużej, ale niestety chorują również, potrzebujemy coraz większej grupy personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, położnych. To zapotrzebowanie na lekarzy w kontekście zapotrzebowania, jakie zgłaszają pacjenci na opiekę zdrowotną, wywołuje też bardzo duże napięcie. Ta praca w tym środowisku jest niestety bardzo stresogenna. Większość profesjonalistów medycznych pracuje nie tylko w bardzo wysokiej presji czasu, ale też ogromnej odpowiedzialności. Musimy liczyć się z tym, że obecna sytuacja kadrowa wiąże się też z może już istotnie lepszymi warunkami płacowymi, ale nadal wielkimi wyzwaniami w zakresie samego środowiska pracy, tego komfortu pracy, nad którym musimy jeszcze pracować, żeby rzeczywiście potencjał kadrowy wykorzystać w pełni. Wiemy bowiem, że zjawisko wypalenia zawodowego jest zjawiskiem bardzo powszechnie występującym wśród kadr medycznych. Tutaj oczywiście postępujemy wielotorowo, jeżeli chodzi o poszukiwanie rozwiązań braku kadr. Jednym z rozwiązań jest kształcenie dodatkowych osób w zawodach medycznych, co ma swoje ograniczenia. Nie wszystkich się da wykształcić na lekarzy, na pielęgniarki, na położnych. Dodatkowo szukamy rozwiązań, jak przy tych potrzebach, które są, mogą pomóc personelowi medycznemu zawody dodatkowe, czyli asystenci medyczni, nowe zawody medyczne, sekretarki medyczne, które powodują, że personel medyczny, ten najbardziej wykwalifikowany, jest wykorzystywany w zakresie swoich unikalnych kompetencji, a nie do biurokracji. Więc to jest jedna ścieżka. Druga ścieżka to jest wykorzystywanie technologii. Philips Healthcare jako dostawca globalnych rozwiązań dla medycznych, dla świata medycznego, dla szpitali, jest również twórcą raportu Future Health Index, który dotyczy właśnie postrzegania nowych technologii przez liderów z różnych części świata. I właśnie poruszamy tam kwestie m.in. sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów, wirtualizacji procesów medycznych i zdalnych systemów opieki nad pacjentem. I właśnie te wszystkie rozwiązania są wykorzystywane do tego, żeby złagodzić niedobory, jeśli chodzi o kadry medyczne. Bo jeśli spojrzymy na kwestie sztucznej inteligencji i procesów pomagających na szybszą diagnostykę czy pomoc w diagnostyce, to właśnie to jest jedna z tych odpowiedzi. Podobnie jak RPA, systemy Robotic Automation Process, pomagają również usprawnić obsługę nie tylko procesów diagnostycznych, ale również administracyjnych w szpitalach. Sztuczna inteligencja z oczywistych względów, teraz coraz bardziej się orientujemy, jak ona działa, umożliwia szybkie wnioskowanie i podpowiada lekarzom, jaka diagnoza byłaby najbardziej prawidłowa.